Zapraszamy na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia. W Chorzowskim Centrum Kultury odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej, gdzie między innymi miało miejsce przyznanie aktów stopnia nauczyciela mianowanego oraz uroczyste ślubowanie nowych pracowników oświaty. Dodatkowo wręczono także nagrody prezydenta miasta dla najlepszych nauczycieli i dyrektorów szkół. Może te problemy związane z transformacją naszego regionu, trwające przecież już kilkadziesięcioleci, to są problemy, które przekładają się wprost na trudności w pracy wychowawczej, w pracy edukacyjnej. Myślę, że naszym pedagogom, naszym władzom również oświatowym po transformacji 89-90 udało się jedną rzecz w Chorzowie zrealizować i to widać na tle na ościennych miast, mianowicie zainteresowanie młodzieży, rodziców tym, że warto się kształcić, warto się uczyć. Dzień Nauczyciela to święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione w latach 70., które od 1982 roku obchodzone jest jako Dzień Edukacji Narodowej. Od 16 października w Muzeum w Chorzowie można zwiedzać wystawę Od Huty Królewska do Wielkiego Chorzowa. Powstanie przemysłowego miasta 1799-1939. Jesteśmy na wystawie, która jest w całości poświęcona powstaniu i rozwojowi miasta Królewska Huta, a potem Chorzów. Jest to wystawa dość nietypowa, ponieważ wystawa przekrojowa, takiej jakiej już dawno w muzeum nie było, ale mamy ku temu po prostu świetną okazję. Jest rok 2019, natomiast Królewska Huta, pierwsze domy w Królewskiej Hucie powstały w 1799, zaś w 1939 włączono w skład miasta Chorzów, już późniejszego miasta Chorzów, także Wielkie Hajduki stworzył się Wielki Chorzów, więc te dwie okazje sprawiły, że chcieliśmy pokazać historię Chorzowa, pokazać nawet nie tyle historię, co fenomen Chorzowa. Miasta, które rozpoczęło się od zaledwie 18 domków, kilku rodzinnych dla robotników, a po 100 latach było praktycznie 100-tysięcznym i jednym z najszybciej rozwijających się miast nie tylko w Polsce, ale w Europie. Na wystawę składają się eksponaty przede wszystkim z Muzeum w Chorzowie. Dziwne by było, gdyby było inaczej przy takim temacie, natomiast korzystamy też z wypożyczeń z Muzeum Górnictwa Węglowego, a także Archiwum Państwowego w Katowicach i Narodowego Archiwum Cyfrowego. Wystawę w Chorzowskim Muzeum można zwiedzać do końca roku. 17 października w Chorzowskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie pod nazwą Na klachy z Miłoszem. Rozmowę z katowickim raperem, muzykiem i producentem przeprowadziła Joanna Kściuczek-Jędrusik, a dotyczyła ona między innymi przywiązania do Śląska, muzycznych inspiracji czy niedawno wydanej książki Miłosz – Wszystkie ulice bogów. To nie była moja decyzja, tylko to była propozycja z wydawnictwa Znak z 2017 roku i wymyślili, że napisał coś jako taki gościu, który tam na progu wtedy 30 roku życia coś już tam ciekawego przeżył i ma ponoć coś ciekawego do powiedzenia o swoim pokoleniu i o tym miejscu, z którego pochodzi, o którym dalej mało ludzi mówi. No więc zgodziłem się po jakimś czasie i się bardzo długo ze mną męczyli, żebym to skończył. W końcu skończyłem i jest. No i ludzie mogą sobie to nabyć, poczytać, pomyśleć. Taka ciekawa przygoda u mnie. W takich relacjach przyjacielsko-zawodowych, no, bardziej intymnych. A tam nie było. To ja sobie mogę na to pozwolić. Nie, no tam było ludzi. Dla lekarzy z zespołu szpitali miejskich w Chorzowie zorganizowano szkolenie, w którego trakcie mieli okazję dowiedzieć się więcej o innowacyjnej metodzie diagnostyki oraz leczenia stawów i kości. Prowadziła je doktor medycyny Mary Benny Hashem z Nowego Jorku, specjalistka w dziedzinie osteopatii. Medycyna osteopatyczna jest praktykowana w Stanach Zjednoczonych przez fizjoterapeutów, którzy mają specjalizację z medycyny neuromięśniowej. Mają oni umiejętności, aby odwrócić zmiany występujące między innymi w kręgosłupie. Są także w stanie diagnozować pacjentów za pomocą metod manualnych. Ta terapia nie jest w żadnym stopniu inwazyjna, więc pacjent nie potrzebuje czasu na rekonwalescencję. Szkolenie odbyło się dzięki współpracy z Fundacją Afriqua, która koordynowała m.in. wymianę lekarzy pomiędzy Chorzowskim Zespołem Szpitali Miejskich a Szpitalem w Kigali.
Na kolejne podsumowanie wydarzeń w Chorzowie zapraszamy za tydzień.